Radio Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś przygotowaliśmy w programie. Wystawa psów. Rozmowa dnia. W minioną niedzielę na stadionie przy ulicy Orłowskiej odbyła się 35. Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Hodowcy zaprezentowali kilkaset psich piękności. Czworonogi oceniali profesjonalni sędziowie. Na czym polega Wasza praca? Na czym polega sędziowanie? Sędziowanie polega na porównaniu danego osobnika do wzorca. Wzorzec trzeba znać, mieć wyobrażenie tego wzorca, idealnego psa i wtedy po prostu porównuje się tego psa z tym wzorcem i daje mu się ocenę. Ocenę dobrą, bardzo dobrą, doskonałą. No, ostatnia ocena to jest dostateczna. Czy są jakieś rasy, której trudniej się ocenia od innych? No być może, że rasy miniaturowe, zwłaszcza mocno owłosione, którymi szatą można nadrobić mankamenty budowy, no to może to jest trudniejsze. A na przestrzeni lat jakie obecnie rasy są najbardziej popularne? No w tej chwili ta gama ras się bardzo powiększyła, dlatego że kiedyś to mieliśmy bardzo dużo bokserów, bardzo dużo jamników, owczarki niemieckie królowały. Dzisiaj one są w odwrocie. Doszło bardzo dużo innych, nowych ras. Ras w ogóle jest na świecie uznanych przez Międzynarodową Federację około 420. To się trochę zmienia. U nas w kraju na tych 420 ras jest gdzieś około, na wystawach, około 150 ras. Rozmowa dnia. Dzisiaj o niebieskim biegu świadomości była impreza już jutro, proszę Państwa, w naszym studiu pan Łukasz Oliwkowski, tym razem jako organizator tej imprezy. Panie Łukaszu, bieg już jutro, to jeszcze szybciutko może powiedzmy o której, gdzie, jaki dystans, jaką trasą pobiegną. To już tradycja. Startujemy o godzinie 11 sprzed Galerii Solnej. Biegniemy 5 km przez teren Nowych Solanek, potem w pobliżu Tężni, ulicą Narutowicza, Sienkiewicza, Konopnickiej. Wybiegamy obok Stadionu Miejskiego i kończymy właśnie na stadionie, czyli przekroczywszy 5 km. Od godziny 9.30 już w Galerii Solnej biuro zawodów, gdzie można odbierać pakiety dla zawodników, no i uzyskiwać też przydatne informacje. No, oczywiście pakiety uzyskają ci, którzy do biegu się zapisali, tak dokonali opłaty startowej, ale czy jeszcze jutro takie opłaty, rozumiem, można zrobić? Tak, można zrobić. No, oczywiście jesteśmy przygotowani na taką ewentualność organizacyjną. Myślę, że większość zdecydowana już jest zapisana, ale tak, taka furtka się pojawia. Jeszcze zapytam, bo bieg tradycyjnie jest no bez takiej jakby napinki na wynik, ale jednak zdaje się, że nawet będzie pomiar czasu, tak? Zawsze jest pomiar czasu. No to już jest tak dosyć profesjonalnie. Tak, w tym roku obsługuje to maratończyk i tak jak pan powiedział, to znaczy jest to impreza dla tych, którzy chcą sprawdzić samego siebie na dystansie 5 km. Ja jako osoba biegająca zawsze też powtarzam, że każdy dystans jest trudny. Jeżeli ktoś myśli, że 5 km to jest łatwiejszy dystans niż 10, no to się zmienia z perspektywy tej osoby takiej aktywnej. Czyli jeżeli ktoś się chce sprawdzić na takim krótkim, ale szybkim dystansie, może. Natomiast faktycznie idea biegu od samego początku jest ideą towarzyską, rodzinną. No bo to też się wiąże z faktem, że nasz bieg skupia środowisko osób związanych jakoś z problemem autyzmu. To są całe rodziny, to są osoby też z zewnątrz, nie tylko z Inowrocławia, które w jakiś sposób manifestują świadomość autyzmu. Przyjęliśmy od samego początku ten symboliczny niebieski kolor i z tym biegiem są związane pewne motywy, które każdego roku też... No właśnie, bo nawet te motywy widać na panu już tu w tej chwili. Tak. W tym roku na plakatach i na koszulkach, jak widzimy, pojawił się symbol mostu. Co on oznacza?
W autyzmie szalenie ważną sprawą jest umiejętność budowania komunikacji. Myślę, że więcej na ten temat pewnie moja żona by powiedziała, która jest terapeutką. Ja to obserwuję też jako ojciec osoby ze spektrum, ale też jako nauczyciel. I coraz więcej takich osób w szkole jest. Umiejętność budowania komunikacji, nie tylko tak bezpośrednio, ale też organizowanie tej komunikacji na przykład w instytucjach z autystami, dostosowywanie w jakiś sposób do funkcjonowania, a już w ogóle takim dużym problemem jest proponowanie im pracy, kiedy przekroczą ten 18 rok życia. W związku z tym tam wszędzie się pojawiają jakieś mosty, wszędzie się pojawiają jakieś pojawia się konieczność komunikacji. My kilka tygodni temu w Galerii Solnej zrobiliśmy taką akcję związaną z wydawałoby się banalną sprawą łódeczkami, niebieskimi łódeczkami origami, ale no też zależało nam na tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na taką symbolicznie na umiejętność przepływania tej informacji, budowania jakichś sieci porozumień. Bardzo chętnie młodzież w takie rzeczy też wchodzi. W związku z tym ten symbol jednocześnie związany tutaj z takim też lokalnym elementem, ponieważ zaczerpnęliśmy tę jedenastkę z kojarzącą się z przesłami mostu, zaczerpnęliśmy z piosenki Grzegorza Turnała, który śpiewa właśnie o mostach i o jedenastkach. Bardzo symboliczna sprawa. To jest już jedenasty bieg i pewnie świadomość mieszkańców i miasta i regionu jest większa, ale może jeśli mamy taką możliwość jeszcze chwilę o samym autyzmie, na czym polega i co byłoby dobrze o nim wiedzieć, żeby tę sprawę tak jakby zrozumieć, jeśli się w to wcześniej nie mieliśmy ochoty albo możliwości jakby wgryźć. Tak, no to jest, pamiętajmy, że to jest jedno z najpoważniejszych i najczęściej wykrywanych w ogóle zaburzeń obecnie. Czym jest, myślę, że to by rozsadziła ramy naszej rozmowy. Oczywiście można tutaj skrótowo rzecz potraktować, że są pewne, chyba tak musimy zrobić. Tak, że to są pewne symptomy, które związane ogólnie są z problemami w komunikacji, to znaczy dziecko często rozwija się do pewnego momentu, na przykład do trzeciego roku życia poprawnie, a później następuje pewien regres, który powoduje, że właśnie pojawiają się tak zwane osiowe symptomy wskazujące na przykład na spektrum autyzmu. Tak zupełnie zawężając sprawę, no to są różnego rodzaju manieryzmy, jakiegoś rodzaju fascynacje, fiksacje na danym punkcie. Problemy właśnie w odnajdywaniu się w takich prawach społecznych, prawach zespołowych, ale podkreślam, że każdy autysta jest inny i znalezienie jakiegoś takiego wspólnego mianownika na to, czym jest, jak rozpoznać autystę, jest właściwie niewykonalne, ale na szczęście faktycznie tutaj nawiązuję do tego, co Pan na początku powiedział. Wydaje się, że ta świadomość jest większa, patrząc szczególnie na otwartość rodziców, jeśli chodzi o taką zgodę na diagnozowanie autyzmu, czy diagnozowanie dziecka pod kątem autyzmu. Ta otwartość jest większa, to już nie jest taki temat tabu. My kiedy spotkaliśmy się w trzecim liceum kilka tygodni temu, 2 kwietnia, i rozmawialiśmy z młodzieżą na temat autyzmu, to polecałem taką książkę Dlaczego podskakuje. To jest nietypowa książeczka, nie naukowa zupełnie, napisana przez autystę. I nawiązywaliśmy do tego, jak był traktowany autyzm na przykład jeszcze w XIX wieku. Bracia Grimm na przykład stworzyli taką bajkę pokazującą, jak tacy ludzie byli wykluczani, wyrzucani ze społeczeństwa. Rodzicom wydawało się, że ktoś podmienił ich dziecko, różnego rodzaju stosowano dziwne zabiegi zahaczające o tortury. To był XIX wiek, nie tak dawno. Na szczęście to się zmienia i faktycznie jest to rozwojowe. Wydaje się, że tym bardziej takie akcje są potrzebne, bo może jakoś tam zatrzymają i pozwolą zgłębić. A dodatkową siłą jest to, że osoby ze spektrum powinny być w jakiś sposób włączane do grup, którym ten temat jest bliski. To znaczy nie powinny pozostawać same. A jak autyzm jest powszechny? Czy to jest, czy w populacji jest wiele osób autystycznych? No tak średnio przyjmuje się, że to jest 1 na 100 osób, ale to tak w różnych nawet regionach Polski, co ciekawe u nas w naszym regionie jest większy ten odsetek. Zatem od razu oczywiście pojawiają się pytania dlaczego. Czy to jest genotyp, czy to jest fenotyp, czy jaka jest tak zwana etiologia zaburzenia. Podkreślam zaburzenia, bo ten mit, który funkcjonuje wokół autyzmu, to też
powoduje, że mówimy o nim jako o chorobie. To jest błąd, bo to po pierwsze nie ma leku na autyzm, po drugie właśnie ta etiologia medyczna jest nieznana. To jest jakiś sposób funkcjonowania umysłu. Zupełnie inny, domagający się też terapii. No czyli jeżeli przyjmiemy, że jedna na 100 osób, no to wypada średnio na przykład w szkołach inowrocławskich jedna osoba na dwie klasy, tak mniej więcej na trzy może klasy autystyczne. I autysta może być również nieprzeciętnie zdolny i w historii ludzkości genialnych autystów jest pewnie bardzo wielu, ale to jakby nie ułatwia sprawy, bo i tak trzeba autystę jakby umieć odpowiednio traktować, tak? Jakby to jest największy problem. To jest największy problem. Tak. No, to o czym Pan mówi, ta taka szkoła dawna mówiła, że autyści mają takie wyspowe umiejętności. No, to jest prawda, to znaczy to są umiejętności zupełnie nieprzeciętne, natomiast jak wykorzystać ten potencjał w społeczeństwie, to jest problem, ale racja. Największym problemem, tak z praktyki obserwując, to jest, największym problemem jest przekonać innych, jak mają pohamować własne reakcje związane z tym, że ktoś się inaczej zachowuje, że ktoś może ciągle mówić o te same historie, że ktoś może jakoś prowokować takim zmanierowanym zachowaniem właśnie polegającym na schematyzmie, czyli to przekonanie tej drugiej strony, a szczególnie mam wrażenie dzieci i młodzieży, dorośli z oczywistych względów jakby łatwiej są w stanie zaakceptować, że powinni inaczej postępować, ale to jest taka praca u podstaw swoista, to znaczy jak wytłumaczyć, na czym polega ten autyzm, i to jest konieczne. Uważam, że na poziomie szkół, na przykład godziny wychowawcze na temat autyzmu, które można rozciągnąć w ogóle na temat inności pewnej, chociaż autyzm jest dość szczególny, są absolutnie konieczne. Panie Łukaszu, no niestety czas nas goni, nie mamy już możliwości kontynuować tej bardzo ciekawej rozmowy. Jutro Inowrocław będzie niebieski, będzie okazja się tym tematem jeszcze zainteresować, albo jako uczestnik, albo być może jako kibic, bo ten niebieski peleton przebiegnie przez część naszego miasta. To jeszcze tylko przypomnijmy, 9 biuro zawodów. 9:30 biura zawodów, o 11:00 start, ustawiamy się na mecie przed 11:00, no i biegniemy. Kto z Państwa jeszcze ma ochotę, jutro jest okazja. Zapraszamy. A o 11:00 już niebieskim biegu świadomości rozmawiałem z panem Łukaszem Olikowskim, organizatorem. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.